tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Po kilku... widzę tutaj, że odblokowali już rywalizację klubową. Ale jest taka sprawa, że mi Assassin's Creed Unity nie działo przez kilka dni. Dlaczego? Wina Ubisofta. Musieli coś pewnie robić, ale dlaczego... Dlaczego akurat ze mną? Bo z tego co wiem, to nie było to możliwe, żeby gra nie działała wszędzie, u każdego użytkownika. Tylko akurat musiało się chyba na mnie trafić. Wysłałem odcinek informacyjny, żebyście dostali informację, że no nie mogę nagrywać z Unity. Ale dzisiaj pewna osoba, może tam jakiś widz bardziej, powiedział mi, czy mi działa. No to zainteresowałem się tym i sprawdziłem. Jakimś magicznym cudem działa. I po prostu jestem zadowolony z siebie, że mogę już wrócić do nagrywania. Mamy już 5 gwiazdek, jesteśmy już na maksymalnym poziomie. Ale jeszcze nie jesteśmy legendą. Co znaczy, że możemy zacząć tą misję. Najpierw tą kasę bym wziął, bo oczywiście hajsy przyszły. W ogóle muszę zobaczyć jeszcze tą rywalizację klubową potem, bo mnie to zastanawia, co ma to do siebie ta rywalizacja klubowa. Więc zanim rozpoczniemy tą misję poboczną z Cafe Teatre, ostatnią, którą nie tykałem chyba od kilku tygodni, ale właśnie muszę tam jeszcze się przejść do sali klubowej. Tak. Dwa odcinki już nagrałem, jakie chyba już widzieliście na moim kanale z Zetisem. Co do Lusiora, nie mam z nim kontaktu, pisałem do niego wszędzie, a on gra w Assassina i nie wiem czemu, ale nie mam dalej z nim kontaktu, pomimo tego, że do niego piszę, jest dostępny. Więc jeśli byłbyś może łaskawy, albo po prostu, nie wiem, zainteresowany, odpisz mi, bo... Tak trochę nieładnie z twojej strony mnie ignorować bez powodu. Dobra, trzeba zobaczyć tę rywalizację klubową. Co to jest? Rywalizacja klubowa. O, widzę, że tutaj 4 dni. Zajmujemy pierwsze miejsce. Aha, nie zajmujemy chyba jeszcze. Gdzie my jesteście? Na 5 miejscu jesteśmy, kurde. Ale jesteśmy w pierwszej piątce. To się liczy, nie? Tak. Co my mamy zrobić? Broń, pieniądze i monarchiści polecą głowy. Legendarne zabójstwo zsynchronizowane podwójne. My jesteśmy w jakiejś sekcji brązowej? What? O co tu chodzi? Aha, czyli jesteśmy w brązie 1. Już tak to mogę przenieść na język LOLa. I mamy z moim klubem starać się, żebyśmy się pnęli wyżej. Ale jak ja mam to robić? Pewnie grać w trybie koopa, zakładam. Z moimi znajomymi, których posiadam. Nasz klub, mój klub już istnieje 36 dni. No za dużo to żeśmy nie zrobili jeszcze. Ale będziemy się starać jak najwięcej. Aha, czyli no to są takie jakby rankingi już bardziej. Więc jesteśmy w brązie 1. Przekażę to Lusiorowi. Możecie nawet o to obejrzeć. Zetisowi. I tam może jeszcze paru członkom mojego klubu. Że jesteśmy w pierwszej piątce brązu 1. Okej, mamy misję Czpany Renard. 25 tysięcy livrów do zarobienia plus jakaś dekoracja. Afisze teatra. No to zaczynamy. It's time to put a stop to Lezak and his apocryph. Unfortunately, their leader Renard suspects we're after him. He's gone to ground somewhere in the city. We need you to draw him out. Our contact is waiting for you in Les Invalides. Good luck. Dobra. Good luck, good luck. Idziemy teraz tą misję robić. Pomów ze swoim informatorem. Aż tak daleko, orzesz w dupę. Biegniemy, biegniemy. Przy okazji możecie zobaczyć, że cały Paryż już odświeżyłem. Akurat mi się to udało zrobić poza odcinkiem. Więc no...
trochę było zabawy. Też wykonałem tam, nie wiem, kilka misji koopa, ale to już z Zetisem. Mam już umiejętność czegoś takiego, jak leczenia się, więc nie muszę już w sumie marnować apteczek, tylko wystarczy, że jak będę grał sam albo w trybie koopa, to po prostu moje HP się będzie regenerowało. Powoli, ale będzie. Więc to jest o tyle wygodniejsze i nie muszę marnować przy tym tych apteczek. Więc to jest na plus. Okej. Ale naprawdę byłem... Miałem jakby to powiedzieć pół depresję, bo... No byłem wściekły, że gra mi nie działa, która waży 50 giga ponad i jeszcze ma mnóstwo bugów. No, dlaczego po patchu numer 4 musiało to nastąpić? Nie mogła gra normalnie działać? To jest po prostu pytanie do Ubisofta. Chociaż Ubisoft już to ogarnął, jak widziałem. I wy to widzicie, bo ja już po prostu myślałem, że nigdy nie zagram już tą grę, że po prostu będę musiał ją zawiesić na stałe. No cóż, musiałem poczekać te kilka dni. Ale opłaciło się, szczerze mówiąc. Bo ja trochę odpocząłem od nagrywania. Trochę pograłem w to i tamto. Ale mogę w końcu z radością i radosną miną na twarzy wrócić do nagrywania Unity. I mam nadzieję, że już więcej takich tym podobnych incydentów ze strony Ubisofta się nie stanie. Bo ja już po prostu... No ja już nie miałem zdrowia. Ja już powoli... miałem coraz większy gorycz rozczarowania, że Ubisoft już do końca spieprzy tę grę. No ale wzięli się w garść, no i naprawili ten błąd. Ale poważnie, odpalałem grę, widzieliście zresztą to mam, nie muszę nawet opowiadać. Kto do mnie pisze? A, zobaczę. Aha, dobra. Mniejsza z tym. Czyli ktoś, że nie ma Unity, nieważne. Przy okazji pozdrawiam znajomych, których posiadam na tym Uplayu. Czego jeszcze chcesz ode mnie? A, dobra. Cieszę się, że za słaby komp. Ale ja tu nagrywam. Więc nie chciałbym, żebyście mi przeszkadzali. Ło! O, właśnie teraz na przykład mogę to użyć i mi to życie zregeneruje. Pięknie. Okej, to może, nie wiem, jakiś temat sobie przyjmę na klatę, bo nie będę tak po prostu biegał, więc nie mówił. No więc, święta nadchodzą niedługo. Przy okazji, kiedy mówiłem o tym błędzie z Assassin's Creed Unity, zaproponowałem taki układ, żebym mógł coś przez okres świąteczny coś nagrać. Nie mówię, że jako kolejną serię, tylko po prostu, przepraszam, po prostu coś na okres świąteczny. Nie jako seria, tylko takie gameplaye mogę to uznać już, takie świąteczne gameplaye. Więc jak mi się uda, to na przykład nagram tego Fable'a. Anniversary. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Nie wiem, może z kilka odcinków nagram, żeby zobaczyć, jak to się z tym je. Jak mi się gra spodoba, to może tam kiedyś wrócę do niej jako taka już bardziej seria. Ale jeśli będzie trzeba, to na ten okres świąteczny nagram to jako w formie gameplaya niż bardziej serii. No cóż. I co jeszcze mógłbym powiedzieć innego? Odcinki kooperacyjne będą po prostu ukazywane w odpowiednim momencie, kiedy po prostu nas weźmie ochota, bo kiedy będziemy chcieli tym bardziej nagrać tego kopa, więc no wiecie, nie będziemy nagrywać go codziennie, chyba że będzie taki moment, chociaż teraz są święta, to może nam się będzie udawało jakoś to nagrywać,
miarę często. Choć nie mówię, że... że tak, nie wiem, wybojowo 300 odcinków na tydzień, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi nam o to, żebyśmy tego na siłę nie nagrywali. To najważniejsze, żebyśmy tego koopa nie robili na odpieprzcie, tylko żebyśmy to robili z klimatem i no i przede wszystkim z chęciami. To się chyba liczy najbardziej, jak współpracujemy i tak dalej. No w sumie jak zrobię tego kopa, no to współpraca musi zostać nienaruszona. Bo jeżeli będziemy tacy zniechęceni, bez humoru, a jeszcze bardziej tacy przygnębieni, no to nagrywanie kopa wtedy przestaje mieć jakikolwiek sens w graniu, w odbywaniu misji i tak dalej. Dlatego właśnie teraz jeszcze nagram te kilka odcinków singleplayerowych. Skrzynek nie będę zbierał, bo to jest już trochę większa robota, ale tą misję z Cafe Teatra już chciałbym mieć z głowy, więc po prostu nagram dla was tą misję. Chociaż wy byście już chcieli, żebym skończył tą serię, żebym przeknął tą fabułę i miał spokój. Ja nie odpuszczę. Ta seria będzie miała więcej odcinków niż Black Flag. Ja wam to mówię, ja wam to też gwarantuję. Tylko no moglibyście mnie oglądać w większej ilości, bo jak patrzę po lajkach i komentarzach, to tak jest no bardzo skromnie. No ale nie wiem, jak ja mam zadziałać na was już, żebyście, nie wiem, mogli mnie oglądać. Znaczy, ktoś ogląda na pewno, w to nie wątpię, tylko po prostu, no, jednak moje 2 lata to jest stanowczo za mało. Ja po prostu liczę, że może chociaż jakaś garstka większa będzie wkładała jakby taką zaangażowanie codzienne. Oglądanie, ale też nie mówię, że każdy ma wszystko oglądać. Kto co komu się podoba, no to niech ogląda, ale no chodzi o tą aktywność i tyle. No, cóż to za lagi. Dobijajcie. Ło. Tu się Arno lepiej nie zabij. Bo ja już się wspinałem po tych dachach. Tylko nam chodzi o to, żebyśmy się nie zabili. To będzie tego szkoda, Arno. Ło. No i właśnie o tym mówiłem. Gratuluję, Arno, Wiktor, Dorian, Lui. Świetnie. Właściwie butelki z wodą. A, dobra, jesteśmy niedaleko. Dobrze, że był checkpoint jakiś. Dobrze. Chciałem jeszcze wziąć taką kartkę. Jest. Świetnie. Kokardki to tam jeszcze się przyjemnie zbiera. No nie powiem, że nie, tylko no właśnie gorzej z tymi skrzynkami czerwonymi. Dlatego się zaopatrzyłem w 32 sztuki wytrychów. Właściwie 27 dodatkowych, bo 5 to jest podstawowa ilość. Good. Siema. I think I know how to draw Renara. I've put it about that I have for sale a certain diamond necklace. Renard would very much like to use it as a rallying symbol for his troops. There's just one problem. Hmm? Yes? I don't have a diamond necklace. I'm sure I can help you with that. No jak dawno nie słyszałem voice actingu tego Arno. Dobrze, teraz mamy okraść księdza? What? Trochę nie porąbało? Ale dobra, dobra. Nie pytam o te większe szczegóły, tylko trzeba robić to, co do nas należy. Czyli tego księdza okraść. No, ten ksiądz nam trochę ucieka. Więc nie wiem, jak ja zrobię to. Dobra, on nam ucieka. Musimy to... O kurde, widzi mnie. A to nie. Nie chcę zamawiać, gdzie jeszcze.
Tam mi się liczy tylko to. O, nie. Nosi. Ten ksiądz mi uciekł. Nie ma. On mi nie ucieknie. Nie. No szybciej. A to gnój. A go złapie. Dobra, jesteś już tu. Dobra, mogę cię okradać. Aha. Uciekł mi, a to cwany. Czekajcie. Ale można zbadać obszar. W sumie go możemy znaleźć w taki sposób. Bo w sumie nie ma tej desynchronizacji, tylko mamy ten obszar badać. I'm looking for a man called Renard. Never heard of him. Are you sure? No, don't hurt me. I don't know much. But I'll tell you what I can. To mów. No mów! Serio? Oj, nie denerwuj. Nie denerwuj się mnie. Gadać chyba. Jeszcze bym tego gnoja zabił. Właśnie nie zauważył. To mnie trenuje. Okej. Zrobione. No tu trochę będę miał walki. Oj! Uważać. Lepiej te uniki robić. Ała! Ale tak nieładnie. O nie. Nie będziesz mi tu dzwonił, ale ja mnie tu klepią. Nie, tak nie może być. Nie, no to są jakieś już jaja, no. Co teraz powiedzieć? O! I co? Zostaniesz sam! Gówno zrobisz! Ale ich porąbało. To ładnie nawet, bym powiedział. Dobra, skrzynię otworzymy, bo jest banalna. Aż mi się zagotował. O! Kaptur Sanculitus dostaliśmy. Tu jeszcze jakiś gnój żyje. Tam może to być. Dobra. Nic. Tu mamy zbadać jeszcze. An address. That's just sloppy. Ale on nagle tak uciekł mi celowo? Czy jak?
A jest, zabij Renarda. A ich widzą mnie. Widzą mnie! To szmaty. Czekajcie. Zaraz zabijemy tego gościa. Ja mam święty spokój. Spiłbyś się na tą górę. Dobra. Już, nie widzą mnie. A teraz zgładźmy tego Renarda. Miejmy to już z głowy. O, jest rabina, dostaniemy się tu bez problemu. Możemy zostać wykryć. To się dla nas najbardziej liczy. Pewnie jest kolejne zejście na dół. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale jest skrzynia za to. O, którą spróbujemy otworzyć pomimo naszego poziomu ślusarskiego. Nie mogę się skupić, nie wiem dlaczego. Tak zawsze mam. O, git. Nie trafiłem znowu. Ale mogę marnować te wytrychy do syta. No chyba, że naprawdę zmarnuję wszystkie i się okaże, że nie otworzy tego. No nie, tak blisko. Zaraz to otworzę. Okej. Pięknie. Pamiętajcie, jak chcecie otwierać takie skrzynie, to kiwajcie głową w górę i w dół, aż w końcu traficie na ten niebieski punkt. To zawsze działa. Albo tak w 85% bym powiedział. O, kasa przyszła. Ale teraz jak ja mam tam wejść? Chyba będę musiał użyć bomb. I to kilku bomb. Bo jedna nie wystarczy z nami za bardzo. Aha, dobra. Ale przydał. Jak on walnął w ścianę? Spieprzamy, spieprzamy. Oni każą nam uciekać z tej okolicy, to też zrobimy to. Co, dogonisz mnie? Dobra, odpuśćcie sobie. To mnie gówno widzę. Ale zyskamy tą anonimowość. No, trochę się pomęczyliśmy. Uważając na to, że trochę pobiegaliśmy po Paryżu i nas trochę wzięło. Co tam, piss off, ja ci dam. A sam biedaka. No, mam nadzieję. O! O, właśnie nauczyłem się też już tego przewrotu po upadku. Po prostu muszę spamić B, bo gram na kontrolerze, więc to jest inna sytuacja. Zbieram te punkty Nomad, ale muszę sobie ogarnąć tą aplikację. Na moim telefonie to jest szajs, więc sobie tego niestety nie załatwię tak prędko. Ale gdyby szło wszystko po mojej myśli, to może się uda tam kiedyś to zrobić. Co do Dead Case, no to jeszcze nie jestem przekonany, czy będę posiadał ten dodatek. Ale jak coś wymyślę, to zawsze mi to może wyjść. Jeszcze tak trochę pobiegam po tym Paryżu. Tu mamy jakąś misję. Trochę trudną dla nas to już wszystko jest w sumie łatwe. Więc tu nie ma co owijać w bawełnę, że trudne, że to i tamto. Ale jak widać wszystko już mamy zrobione, jeżeli chodzi o kafę teatrę. Ja bym jeszcze sobie dobiegł do tego Paryżu. Aha, i jeszcze taka sprawa, bo tam jeszcze robiłem te zagadki Nostradamusa poza odcinkiem. Bo jeśli ma być szczery, to nie chce mi się nagrywać tego, tych zagadek Nostradamusa, bo to jest za dużo czasu, muszę myśleć i myśleć.
A na odcinki to taka zagadka Nostradamusa to by zajmowała z 5-10 minut, maksymalnie 20 lub pół godziny, więc no takie robienie zagadek nie wchodzi w grę. Patrz, ucieka mi. Ale nie do siana! Nie do siana! Dostań! Mam nadzieję, że już więcej nie będzie takich tego typu incydentów. I ze strony Ubisofta również, bo ja już nie chcę przeżywać kolejnych trudnych okresów, że wydałem kilkaset, że tam wydałem parę dziesiąt złotych na grę i która po miesiącu przestaje działać. No. No cóż, Ubisoft coś musiało zrobić, ale naprawili. To się już najbardziej liczy w tym przypadku, że naprawili. Mogę sobie swobodnie biegać i grać przede wszystkim. Więc no, problem mamy z głowy, jeżeli chodzi o niedziałającą grę, bo już działa. I to dobrze. To nam dobrze rokuje. Dzięki temu mogę wracać do nagrywania Asasyna. Dobra, jeszcze dobiegniemy do naszej bazy. Odbierzemy kasę i skończymy odcinek. Nieważne już który, bo nie chce mi się już liczyć tych odcinków. Będę je po prostu numerował przy montowaniu. Więc wiecie, no, niepotrzebne jest mi takie liczenie już. Liczyłem do 50 odcinków i teraz już starczy. Po prostu będę... widzieliście to, ja to wiem. Ja wiem, że wy to widzieliście, więc nawet nie pytajcie, co to było, bo to był jeden z kolejnych bugów. Nie mam ochoty na zagadki Nostradamusa. To sobie najwyżej będę robił poza nagrywaniem. Aha, i zrobiłem sobie też taki jeszcze eksperyment, że przebiegłem cały Paryż od punktu A do punktu B. I takie bieganie, jeszcze w stylu parkoura, zajmuje nam jakieś 15 minut, maksymalnie do 20, zależy. Zależy od okoliczności. Ale mniej więcej tyle czasu zajmuje nam przebiegnięcie całego Paryżu od punktu A do punktu B w stylu parkoura. Tak, taki eksperyment sobie obadałem i naprawdę nieźle, nieźle, naprawdę biegało mi się sympatycznie. Nawet nie upadłem na ziemię, mogę wam powiedzieć. Nie wiem, mogę wam ewentualnie nagrać kiedyś taki bonusowy materiał, jak może dam, nie wiem, bez komentarza bardziej mi to nagrywał wtedy. Że przebiegam sobie cały Paryż od punktu A do punktu B przez jakiś okres czasu bez upadku. Czyli co to znaczy, że nie mogę upaść na ziemię, na żaden chodnik. Ale ja chciałem ten, kokardkę. Okej, dziękuję. O to mi chodziło. Czy to takie było trudne? Mam nadzieję, że nie, ale no. Ale na szczęście działa gra, bo ja już miałem, nie wiem co robić, ja już miałem po prostu przerwać tę serię całkowicie. Ale Ubisoft uratowało swój honor. Honor, kurde, jest dobry honor. I naprawili. I naprawili po prostu to, co z tą grą było nie tak do tej pory. I chciałbym wierzyć, że więcej już nie będzie takich niewypałów ze strony Ubisofta. To wiadomo, że to była ich wina i musieli to jakoś odkręcić. Więc zrobili to w samą porę, jeszcze przed okresem świątecznym, takim już stuprocentowym. No to już mamy okres świąt, ale jeszcze nie na tyle, żeby to jakoś miało swój, nie wiem, taki swój okres. Ale jest jak jest, działa i mogę spokojnie wam tutaj zakomunikować na koniec, że będą już
na spokojnie wznowione odcinki z Assassin's Creed Unity. Teraz zakończymy odcinek, tylko chcę dobiec do mojej bazy. Tak, tak, katedra Notre Dame się nie zmieniła, nic za nic. A dalej dynda sobie ładnie i po prostu działa jak trzeba. Jeżeli się uda, to jeszcze w okresie świątecznym w tym roku nagramy koopa, może już w większym gronie. Może nawet nagramy rywalizację klubową, nie wiem. Zobaczymy, co to w ogóle będzie miało to na celu działać. Jak to będzie działało? To będzie najważniejsze pytanie. Jak to po prostu się z tym będzie jadło? Przy okazji muszę im przekazać, tak jak mówiłem na początku odcinka, że jesteśmy w pierwszej piątce rankingu brązowy 1, czyli przekładając to na język LOLa, brąz 1 czy brąz 1, chcecie, już jesteśmy niedaleko bazy, więc moment i jesteśmy w domu. A, szczerze mówiąc, jakoś zrezygnowałem z tych toporów i stwierdziłem, że przejdę na taką broń, z którą będzie mi się najlepiej walczyło, gdzie nie będę musiał padać z ich rąk. Bo po pierwsze, mamy już ten dodatkowy skill, który mnie leczy. Dwa, lepsze wyposażenie, pancerz i tak dalej. A trzy, no po prostu, no musiałem zrobić porządek z asortymentem broni, bo myślałem, że oszaleję w końcu. Ale jak się ma najlepszą broń, to wtedy już się nie ma problemu z walką. Dobra, odbieramy hajsy i kończymy odcinek. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Assassin's Creed Unity, single player oczywiście, bo koopy też się będą ukazywać, być może już nawet będę lepiej montował te odcinki w trybie koopa. Nie chodzi o 60 fps na sekundę, bo to jest na razie jeszcze w moim przypadku niemożliwe, ale coś będę starał się, żeby to wyglądało w tym koopie jak split screen, żebyście mogli widzieć więcej perspektyw w tym samym momencie. Przy okazji, no, dziękuję, że Ubisoft już naprawił tego Assassina, bo już myślałem, że nigdy już nie zagram. Dobra, trzymajcie się, na razie, jedność, yo.